Hej, moi kochani, mam dosłownie 10 minut na makijaż. Dosłownie. 10 minut na makijaż. Idę dzisiaj do koleżanki na kawę. Zaprosiła mnie do siebie. To jest koleżanka z pracy. I moi kochani, mam dosłownie 10 minut, nie wiem co z tego makijażu wyjdzie w 10 minut. Nałożyłam oczywiście pielęgnację i takie tam tylko. Tak będę trochę lepiej widziała. Oczywiście nie mam. Zapomniałam nałożyć bazę. O, mam nadzieję, że będzie okej. Nie lubię robić makijażu w pośpiechu, ja lubię mieć czas. A tu mi taka druga głowa rośnie znowu, nie wiem. Każdym razem, jak chcę ładnie wyglądać, to wyglądam właśnie nieładnie. No i co zrobić? Miałyśmy się w ogóle, umówiłyśmy się na 10:00. Miałabym wystarczająco czasu po przyjściu ze szkoły, ale dostałam wiadomość z Parcel Force, że moja paczka przychodzi i ma być między 11 a 15. No co to jest w ogóle, słuchajcie, naprawdę ciężko jest im wysłać taką godzinną, jakieś takie godzinne okienko, nie, muszą wysyłać. Że w następnych 5 godzinach może przyjdzie paczka. No kurczę. I teraz muszę się spieszyć. Czy wy się też w takim czasami pośpiechu musicie malować? Czy macie taki wyznaczony. Już się nagrywam telefonem i nie wiem jak to. Telefon też nie chce jakoś tak za dobrze tutaj mi siedzieć. Bo rozładowała mi się bateria w aparacie moim. Wiecie, jak to jest. Trzeba sobie radzić jakoś. Nie wiem, za dobrze to ja tutaj nic nie widzę. Słuchajcie, jest ciemno dzisiaj. Znowu jeden kolejny ciemny dzień. Więc tak. Widzę 3 po 3. Gdzie jest mój puder? Tutaj gdzieś go położyłam. Dopiero co? Oto. Ten puder jest fajny, ale on nie ma tak jakby zamknięcia żadnego. W sensie jest taki o, otwarty cały czas.
Nie ma żadnej. Żadnego puszka tutaj nie ma w tym opakowaniu ani nic, i żadnej takiej zatyczki. Wiecie, po prostu tam była folia, tą folię zerwałam i on jest teraz otwarty. I za każdym razem, jak go otworzę, mimo że staram się go przechowywać tak właśnie w takiej pozycji na stojąco, tak żeby, wiecie, był tym denkiem, tym zakrętką do góry, to i tak się tyle tego pudru zawsze nawysypuje. No ale co zrobić? Dobra. Się opudrowałam. Róż, rozświetlacz i szybki makijaż oczu i muszę uciekać. Gdzie nie dojrzę. Pół ciemno. Ja nie wiem, jak ten makijaż tak do końca wygląda. Bo wszystko tak półciemno robię. To nic nie widać. Nic a nic, słuchajcie. Nic a nic. Wszystko robię tak na czuja. Paletkę taką fajną. Pierwsza moja paletka z NYX, słuchajcie, ale jest bardzo fajna. Nazywa się Vintage Jane Baby. Tak się prezentuje. Trochę do góry nogami wam pokażę. Ona nie ma lusterka, nic takiego. Tak. Piękne są kolory. Tutaj tych dolnych oczywiście jeszcze nie używałam. Ale biorę duży, puchaty pędzel i pójdę tutaj w ten róż. Nic szalonego. Rozcieram po całej powiece. Naprawdę jest dość chaotycznie. Nic nie widzę. Biorę też tego troszeczkę ciemniejszego i idę w zewnętrzny kącik. Wszystko robię dużym pędzlem. Jak mówię, na wyczucie. Nie widzę, naprawdę dokładnie. Nie widzę, czy ja to porozcierałam, czy nie, ale okej. I wezmę tutaj tego z góry. To jest taki bardzo delikatny. Za dużo i posypałam sobie na. Zapomniałam, że on jest taki napigmentowany, zobaczcie. Ale to nic, bierze. Duży pędzel i się obmiatamy. No. I teraz jeszcze szybciutko zrobimy brązową kreskę.
Kochani, witam Was 12 dnia grudnia. Dzisiaj jestem na zewnątrz, bo chciałam Wam pokazać, jaką mamy piękną, typowo angielską pogodę. I powiem szczerze, że w oku kamery to tak źle nie wygląda, ale jest naprawdę mgliście dzisiaj. Bardzo, ale to bardzo. I tak naprawdę widoczność nie jest zbyt dobra. Tam w oddali, o tam. Są budynki, które normalnie widać całkiem wyraźnie, a dzisiaj ledwie co widać ich zarys. Także wracam z zakupów do domu, moi kochani. Byłam w Sainsbury, musiałam kupić pewne rzeczy na obiad. Bałam się, że nie uda mi się, bo czekałam na paczkę. Słuchajcie, o ile wcześniej się moja aplikacja sprawowała całkiem dobrze, o tyle po tych 2 godzinach zacięła się i przestała mi pokazywać położenie kierowcy, więc nie byłam w stanie śledzić tej paczki, a właściwie kierowcy. I siedziałam w domu tak trochę bezczynnie, znaczy może nie do końca bezczynnie, bo posprzątałam trochę, ogarnęłam troszeczkę kuchnię i też zastanawiałam zacząć sprzątać, tak wiecie, po świątecznemu. Ale potem mówię, no kurczę, nie, no bo muszę wyskoczyć do miasta, robić zakupy na obiad. I słuchajcie, sprawdzałam na tej aplikacji, cały czas pokazywało mi, że jest gdzieś daleko, daleko, więc mówię, w nosie to mam, wychodzę, bo zazwyczaj pokazuje mi takie godzinne okienko dostawy, ale tym razem pokazało mi 4-godzinne okienko dostawy, więc to nie była akurat zbyt duża pomoc dla mnie. Wyobraźcie sobie. Że w momencie, w którym dosłownie byłam tutaj przy drzwiach na dole, schodziłam, bo już miałam zamiar wyjść, zobaczyłam, że stoi van dostawczy właśnie z tej firmy kurierskiej i pan z moją paczką stał, schodzi przy drzwiach i akurat wciskał mój numer na domofonie. Także udało mi się paczkę odebrać, bo tak musiałabym iść na pocztę ją odebrać. A teraz idę do domku, rozpakuję zakupy i biorę się za gotowanie obiadu.